Witam, Brusowicze. Regal Bał 106. Jeden z Stefa, ostatnich ten wylot, nie? Do tego schronów rogu diamentowego z łusek, z karabinu. opuszczonych, Tylko, że to jest tak zapuszczonych. jakby czołowo, nie? On tutaj był czołowo na przeciwnika, tak? Tam, z tamtej strony przewidywali atak i on bronił linii kolejowej. A tutaj jak chyba byłeś tam są. W środku? Ja byłem w środku, tak. Tam jest czysto, nie? Widać jeszcze drzwi, takie różne tam elementy. No za to się to ugrać, no ja byłem, robiłem dokumentację. Tak to wygląda. Oczywiście. Ciekawy, bo to jest jedyny zachowany w całości z tych niemieckich R106. Jedyny. No ten 107 są dwa w Polsce, jeden w Piszu, jeden u nas, 116 jest więcej. Ten co ja mam. Ten jest jeden. Chcecie wejść, to mówię, no następnym razem to ja tak jak chodzę do wieku, to zawsze mam taką ceratę, nie? Boże, wsunę się. Ale tak właśnie ten leży jakieś umowy. No to chodzili, no. To że ludzie często widzą, nie? To co panowie? On jeszcze miał tutaj takie jakieś. Na tych prętach były jakieś siatki montujące, jakieś podeski jeszcze były. Ale niestety Niemcy nie zachowała się żadna dokumentacja. Znaczy jest, tylko niedostępna. Archiwum w Heidelbergu nie udzielają. To tylko potem stare zarepięty. Ja taką fajną linię ogniową, tu na fajną. Na drogach tu jedzie Sakowice do Katowic na górniku. No. To jest czeska szczebnica. Chyba tak normalnie by była płyta pancerna z niemieckim MG, a tu mamy właśnie dla dwóch karabinów maszynowych. Trochę się opieprzyło, bo to było gorzej. Było gorzej, bo ja się zaklinowałem. Na razie właśnie, tyle. Właśnie, że jest, wygląda to, dzieciaki, to, to, no.